Ganali, hej, stój. Słucham, stój, co tam, co tam? Stój, nie kręć się tak. Zaraz się w głowę zakręci, zobacz, tu wpadniesz do tego jeziorka i się utopisz. Wiesz, i się już takich elfów utopiło jak ty? Wiesz, znaczy... że jak tam wpadłeś, no wpadnij tam, no dawaj. Masz wodę po pas. A jak się położysz, jak się przewrócisz i już się będziesz mogła wstać, to co? Wiesz, to bardziej to taki procik troszeczkę dla mniejszych elfów. Ale no, ja nie rozumiem, no ale dobra. No dobra, nie będę się ale kręcić. Się nie kręć, po prostu się... To się możemy, dobra, no to się możemy przywitać tak bez kręcenia, no dawaj, no. No dobra, no to bez kręcenia, uwaga. No dobra, dawaj. Siemanko, z tej strony Czokolet i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was razem z Genali. I Genali ta jest, witam wszystkich bardzo mocno. I witam was oczywiście w drugim odcinku z Minecraft Sims. No i słuchajcie... No dzisiaj trzeba się w końcu wziąć za domek, zobaczcie. Jej! Wszystko tutaj było zarośnięte, wszystko, wszędzie były drzewa, całusieńka działka była w drzewach. Słuchajcie, Drwal Wielki Czoklet siedział i normalnie tak dokładnie, rąbał, dzień że i noc cały siedział ekwipunek i, rąbał, tak, zobaczcie, drąbał, zobaczcie ile drewna. Drąbał. Oto wszystko to są te drzewa, które rosły, nawet, o, mam dla ciebie prezent, proszę dawaj. Bardzo. Ciach. O! Widzisz czekaj. To z jabłek spadło? Widzisz to z jabłek spadło? Drzewa spadły z jabłek, widzisz? Wiesz co, to ja sobie je położę w ekwipunku i po prostu będę trzymać jako prezent. Okej. Okay. A wy, moi widzowie, mam nadzieję, że subskrybujecie ten kanał, bo jeśli tego nie robicie, no to słuchajcie, możecie przypadkowo ominąć któryś z odcinków, więc mam nadzieję, tak że każdy z was subskrybuje ten kanał, każdy z was dał łapkę w górę pod tym filmem. No a ja wyciągam nasze specjalne narzędzie do robienia fundamentów. Nasze specjalne narzędzie do fundamentów to jest po prostu stone. I teraz tak, nasz domek. Gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, co jak, gdzie słuchaj, jak? Tutaj będzie wejście. No tu tutaj na pewno. Będzie wejście. Mhm. Czyli na przykład powiedzmy, poczekaj, o tu. Mhm, by były, tak, by dokładnie. Drzwi. I ja, słuchaj, ja stwierdzam, że ja chcę wielką kuchnię otwartą, żeby był salon i żeby w salonie był... Po lewej salonie... czy po prawej kuchnia? Tutaj. Tutaj? Okej, okay, to raz, dwa, trzy, cztery, i powiedzmy i tutaj tu. Powinna być łazienka, a tam powinien być salon i w tym salonie powinien być wielkie dwa, okno trzy, na balkon, cztery, a tutaj powinna być po prostu jadalnia, a tam po prostu kuchnia powinna być. A ja to powiem, ja ci tak powiem, że ja nie wiem, czy nam się to wszystko uda i na pewno ja ci powiem, że ja na przykład wyczuwam na przykład... ja wyczuwam dużo łapek w górę teraz i nam się na pewno uda. No ja mam taką nadzieję. Ja tylko, wyczułam teraz, ja tylko, wyczułam. Tylko, ale poczekaj, co, no, ja nie mam żadnego piątego zmysłu, więc ja nie wiem. Ja mam taką antenkę na głowie, która się podnosi, jak ktoś wybija lajka. Gdzie? Czekaj, gdzie? Co? No tak, no nie widzisz teraz? Nie. No to no, chyba jesteś, chyba, ja ci powiem. Chyba, że ci, nie wiem, końcówki uszu się trzęsą, posłuchaj, czy coś, to posłuchaj. Ja nie wiem. Posłuchaj, bo nikt teraz lajka nie wbił, to się antenka nie włączyła. Dokładnie. No to dokładnie, nie no, słuchajcie, słuchaj. No to jak możecie tak robić po prostu? Jak możecie nie dawać lajka pod tym filmem? Nie dawać lajka pod tym filmem. No wiecie a ja to co? Ja powiem, że tutaj słuchaj, bardzo ładnie zrobiłeś, bo tutaj będzie taka wielka, taki filler będzie. Filar, takie coś. Stojące. Czekaj, to się chyba nazywa. Jak się nazywa filar się nazywa? No, filar chyba. No, dokładnie, filar się nazywa filar? Nie, on się jeszcze nazywa... kolumna się czasami nazywa. Tu będzie ogromna łazienka, taka ogromna, ogromna, żebyś nie narzekała, że nie masz gdzie sobie robić makijażu i tak dalej. Ja narzekam, że nie mamy jacuzzi wielkiego na cztery klaski. I co teraz? My nas nie stać na jacuzzi i tak, ja ledwo sprzedam te drewno, które mam w ekwipunku i ledwo nam będzie starczyło na meble. W ogóle, o, moi drodzy, o właśnie, w kolejnym odcinku, pójdziemy o tam. W ogóle nawet wam pokażę przez okno, żebyście tutaj szybko ślimak! Mogli zauważyć. O, tu jest Ikea i w tej Ikei jest naprawdę, są ogromne ilości rzeczy, jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Więc, jeśli... Czoklet! Tak? Ale też koniecznie też musisz pokazać pana ślimaka. Ślimak. O nie, schował się. Nie przestraszyłeś go. Nie. Hej, ale, on się boi, jak do niego podchodzę. Ja do niego nie idę. Ale dobra, dokończę. Posłuchajcie, jak skończymy ten domek, trzeba będzie go jakoś tutaj ładnie... Koniecznie udekorować. Ładnie zrobić. Musimy mieć takie najbardziej epickie meble, jakie w ogóle da się zrobić. Mhm. Więc mam nadzieję, że będziecie na kolejnym odcinku. A w Ikei są wszystkie meble.
Dokładnie, wszystkie, ale takie wszystkie, wszystkie. Tak, każdy, każdy mebel. I w Ikei jest tyle mebli, żebyśmy mogli tam godzinę chodzić i ja tam będę chodzić godzinę i ja będę wybierać, a ty się będziesz nudził i siedział jak taki typowy chłopak, który przychodzi z dziewczyną na zakupy. Okej. Dobra. Ale będę miał przynajmniej jakąś pufę do siedzenia, albo nie wiem, albo darmowe Wi-Fi będę miał? Ja nie wiem, czy jest pufa, ale wszystkie dziewczyny wiedzą, że jak zabierają swoich tatów, albo braci, albo chłopaków do sklepu i się pytają, ej, czy może pasuje mi ta sukienka, to oni po prostu takie i siedzą cały czas na sofie. Dokładnie potwierdzone info. Wszystkie dziewczyny teraz tak w komentarzach, że tak jest. No skoro tak mówisz... I poczekaj, tutaj właśnie trzeba, słuchaj, te ściany zrobić. To znaczy? No do góry, bo już fundamenty mamy. Ale ja zobacz, tu mamy cztery bloki do wyboru. Jaki wybierasz blok na ściany? A przepraszam, dlaczego są tylko cztery? Kto tak zadecydował? No bo hurtownia miała tylko cztery kolory i tylko cztery mi tutaj pan budowniczy przywiózł i żadnych innych nie ma. No to powiem ci, trochę bieda, ale ten drugi jest chyba najładniejszy. Ten szary, taki to jest nie taki szary bardzo, ale nie biały, chociaż, tylko ten pośrodku. Chociaż chyba ten trzeci jest ładniejszy, nie sądzisz? Jaki czekolad? Chyba ten trzeci. Ten trzeci, czy może... Nie, bo wiesz co, ten trzeci będzie taki szary i ten cały dom będzie taki ciemny. No ale co, i będzie wyglądał jak tylko typowy cement. Chociaż rzeczywiście, ten wygląda troszeczkę zbyt podobnie do tego Stone'a. Dokładnie, więc musimy wziąć ten trzeci. Okej, no dobra. To będziemy mieli otaki. Ja też wybrałam i ja będę też robić. Bo ty poczekaj, ja nie mogę robić, bo ty będziesz te okna robił. Znaczy, to okna na końcu samym. Najpierw zróbmy ściany wszystkie. A co potem... z drugim piętrem? Tam my planujemy mieć drugie piętro w ogóle? No gdzie będziesz spał? Przecież powiedziałeś, że będzie salon, kuchnia, jadalnia i łazienka. Ja to mogę na kanapie spać, albo mogę sobie łóżko postawić w jakimś... No a to ty też nie możesz na kanapie spać? To co? Chcesz powiedzieć, że mam sobie łóżko w kuchni postawić? Nie, chcesz ale... powiedzieć tak, to, że kobieta w kuchni powinna w ogóle całe życie... Nie, ale możesz na przykład łóżko postawić sobie w salonie, o. Tak jak a ty ja tam na przykład. Śpisz? Czy ktoś powie, że ja chcę z tobą spać? A dlaczego nie? Może ty chrapisz w nocy. Ja nie chrapię, ja jestem a bardzo... A skąd wiesz? Ja jestem miły, bardzo uprzejmy w nocy, a za to ty się rozpychasz ze swoim ogonem i zawsze nieprawda. Zajmujesz całe łóżko. Tak. Nieprawda, przecież się dokładnie go tak. Można to zrobić i nie zajmuje tak dużo miejsca. No, tak, to co, jak usprawiedliwisz to, że ja bez przerwy z tego łóżka spadam, co? No po prostu ty się tak rozpychasz, kopiesz się w nocy. To wszystko przez ciebie. Nieprawda, przez ciebie. Nieprawda, to przecież nie, wszystko będę sobie... nie spać i ty się rozpychasz w nocy, to nie jest moja wina. Ja sobie kupię takie łóżko, takie ogromne, takie na dwie osoby będzie tylko moje, a tobie kupię trzyosobowe, żebyś się zmieściła. No i bardzo dobrze, i będziemy mieli w osobnych pokojach, tak dostaniemy. Dokładnie. Dokładnie. Ale posłuchaj, żeby mieć to dwuosobowe i trzyosobowe łóżko, to musi mieć koniecznie schody, więc ja proponuję gdzieś schody postawić, posłuchaj. Czyli jednak chcesz zrobić piętro na górę? No, a ty nie ale ty żartowałeś z tą sofą, prawda? Przyjmijmy, że tak, więc tak potrzebuję schodów, posłuchaj. Okej, ale poczekaj. Najpierw trzeba zrobić okna. Mhm. I najpierw trzeba zrobić jakiekolwiek oświetlenie, bo się zbliża noc. A my tutaj musimy na tym placu budowy widzieć, co się dzieje i co budujemy, więc ja tutaj muszę oświetlić teren pochodniami. Ciach. Ojejku, w ogóle zobacz, są takie ciemne ściany i te pochodnie wyglądają jak, kurczę, troszeczkę zakład pogrzebowy. No nie, ale my będziemy mieć jakieś fajne, nowoczesne lampy, prawda? Dokładnie, to będzie to teraz super tak, okna, dom. Zobacz, ja proponuję tutaj jedno okno i po drugiej stronie tak samo. Bo tu będzie kuchnia. O, ale dzięki temu... Pamiętaj, Czokle, że tutaj muszą być rolety, bo przecież tutaj będziemy, wiesz, w łazience. Mhm. O, a ja bym tutaj zrobił coś takiego. A co to zrobiłeś? O. Mhm. O, i tutaj bym zrobił też coś takiego. O, ale zrobimy... że tak jakby wystaje, zobacz, z domku, o. Mhm. W ogóle zrobimy najbardziej nowoczesny i profesjonalny dom w Minecraft, zobaczysz. Ja tak niekoniecznie. Dokładnie, w sensie ja będę się starał, ale to tak wiesz, ja niczego, taką willę. Niczego nie obiecuję, bo ja nie jestem jakimś super mega budowniczym. Pracę musimy znaleźć jak nam ten.
A no to tak, no to praca, no na pewno. Trzeba będzie przecież czynsz płacić i w ogóle. No, rachunki za wodę. Dobra, czy robimy sobie jakiś taras czy coś? Oczywiście, że tak, bo na tarasie musi być basen i ogród. Zobacz, a jakby tu takie wyjście zrobić. I daj taki... tu na przykład... Oj, tu taką szklaną ścianę, zobacz. O-o! O nie, deszcz pada. Weź nie, jakąś... No to... Weź jakieś zaklęcie, powiedz, żeby przestał padać. Masz jakieś zaklęcie? Nie oczyli nas pogody. Umiem tylko śnieg zrobić. Poczekaj, uwaga. Mogę tylko zamienić wodę uwaga, w lód. Uwaga, uwaga. Nie ruszaj się. I ja tutaj teraz tańczę, zatańczę taniec tego, taniec z deszczu, okej? Okay? Ale ty się nie ruszaj, dobra? Ale, uwaga. Czy, ale powiedz huga, mi, buga, buga, huga, buga, huga, laga, paga, ciaga, haga, daga, paga, ciaga, ha. I ty patrz, przestał padać. Ale poczekaj, czy danie z deszczu nie powinien wywoływać deszczu? Dokładnie, to słuchaj, to nie był taniec deszczu. To był taniec słońca w takim razie, taniec słońca. To po prostu bogowie tam stwierdzili, Boże, już nie będziemy się patrzeć na tego typa, jak tańczy. Ejku, co on ty robi, co to ma być? O nie, weź, dobra, daj mu ten brak deszczu. Niech on się tam już nie wygłupia. Dobra, podłoga, teraz bardzo ważna sprawa. Ja bym zrobił taką nowoczesną podłogę, o na przykład taką. Na korytarz na pewno. Na korytarz na pewno będzie spoko, zobacz. Tu można zrobić takie przejście. To będzie powiedzmy przejście na taras, zobacz. Od jednego wejścia do drugiego wejścia jest takie przejście czymś takim. No okej. A na przykład salon bym zrobił może trochę jaśniejszym, zobacz. O. Nie, wydaje mi się, nie. Zrób takim samym, a jadalnię zrób jaśniejszym, wiesz? Też takim ciemnym? Mhm. Będzie to ładnie wyglądać, dobra. Bo będzie, nie będzie takiego przejścia mocnego. Okej. Dobra, to tu zrobimy sobie w ten sposób. O, tak. Mhm. Tą podłogę całą. Mhm. Ciach, 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 ciach. A tutaj ale mówisz jaśniejszym. Tak, to jaśniejszy będzie, bo tu będzie jadalnia. A tutaj trzeba koniecznie w kuchni płytki wziąć, żeby jak się coś rozleje, to żeby szybko było można umyć. I w łazience też muszą być płytki, bo wiesz, bo jak na przykład się wyleje z wanny woda, to będzie po prostu mopem szybciej robić rzeczy. No okej, ale w takim razie tutaj trzeba zrobić tą podłogę z jakichś takich ładnych, z jakichś ładnych płytek. Z ładnych płytków mówisz? Czy są jakieś ładne płytki tutaj? Tak sobie patrzę, tak sobie szukam. Hej, mam pomysł! A jakby zrobić takie czarno-białe takie płytki, zobacz, o coś takiego? Ale to są takie typowe! To może jakiś inny kolor? No okej, ale te takie białe często są takie typowe. No ale to jaki, masz jakiś pomysł, jak to zrobić? No nie, może jakieś ładne płytki są? No właśnie płytek nie ma żadnych. Hurtownia nie przywiozła, wiesz? A takie? A zobacz, a takie? Poczekaj, a takie? Ale takie na całym? A nie, a może byśmy zrobili tak jakby czarno i takie... Poczekaj, jakby to wyglądało tak w ten sposób. No zepsułeś mi. Znaczy już to ładnie wygląda. No psujesz mnie, też chcę mi wykopujesz. A ja jestem szybki. Nieprawda. O. A tu... Wydaje mi się, że to fajnie wygląda niż te białe, wiesz? Tak dziwnie trochę. Troszeczkę dziwnie, bo to wygląda troszeczkę jak oczy. A jakby to czarne zamienić w coś innego, poczekaj. A na przykład jakby się zrobiło... A jakby zrobić to naprzemiennie z... O, z tym? Powiem ci już ładnie, ale czy to nie za bardzo taka kamienna ta podłoga w kuchni? Ale no właśnie taka fajna kamienna, tu będą zlewy i to wszystko będzie całkiem wiesz, spoko co, wyglądało. Ale tutaj wydaje mi się, że powinieneś, poczekaj, zobacz, weźmiemy to i tutaj o tak będzie ładnie wyglądało, jak jeszcze będzie troszeczkę za filarem. Rzeczywiście. I chyba tutaj tak mi się wydaje, wiesz? Czy nie, już tutaj nie? No okej, tutaj też tak zrób. Okay. Ogólnie, moi drodzy, słuchajcie, wy też możecie jakieś pomysły dawać. Jeśli wam się na przykład podłoga nie podoba, chcielibyście coś innego zobaczyć, bo uważacie, że to będzie dużo ładniejsze, no to nie ma problemu. Ja to w ogóle chciałabym od tych, od widzów, żeby w tym momencie... O taką chcesz? No nie wiem, tak patrzę, wiesz, tak sprawdzam. Żeby widzowie napisali, o której godzinie to oglądają i czy w ogóle dotrwali do tego momentu, bo to już pewnie, ja nie wiem, który to już, kurczę, minuta odcinka. Wiesz co, to ja już wiem, 15 minut minęło chyba. No to ja nie wiem, czy mamy takich wytrwałych widzów.
No, no to to słuchajcie, napiszcie w takim razie. Dajcie Genali ten, że właśnie jesteście jeszcze. O, no właśnie. Ej, ja tutaj szyby mam. Mhm. Mam białe szyby, nie wiem, czy te szyby dobrze wyglądają białe. Ładnie, ładnie. Bo w sumie jak... O, zrobiłeś dziurę. O, tu będziemy mieli jedną szybę. Tutaj nad drzwiami będzie szyba. Mhm. Tutaj trzeba zrobić szybę. Tutaj trzeba zrobić szybę. I jeszcze trzeba zrobić tu. Ej, ładna ta podłoga, podoba mi się. Taka i jak tutaj... jak mozaika. A powiedz, okay. a teraz jeszcze piętro? Piętro. Ej, a może zamiast piętra zrobimy sobie tylko takie półpiętro z łóżkiem i z niczym więcej? A szafa? No i z szafą, zobacz, jakbyśmy tu zrobili schody. Na przykład, gdzie są schody? A jak potem rozwiążemy problem, że na przykład będzie więcej potrzebnych pokoi? A po co ci więcej pokoi? No czasami tak jest, że się ludzie wprowadzają do domu i trzeba więcej pokoi. Ja nikogo tutaj nie wprowadzam, to jest mój dom, ja tutaj sobie będę żył do późnej starości. To będzie mój dom. I znowu pada, widzisz? Widzisz, po prostu... Czekaj, stop, stój. O nie, znowu? Uga. Huga, baga, dziaga, huga, waba, huba, daba, daba, huba, daba, hop, hop, huba, daba, hop. I... No i proszę bardzo, no. Widzisz, za drugim razem to już nie może być przypadek. To już jest na pewno... Wiesz co, za drugim to na pewno działa. To za drugim razem już na pewno wiemy, że tam się smutno zrobiło z twojego powodu. No ale słuchaj, raz by się zlitowali i wyłączyli deszcz, ale teraz już wyłączyli. Drugi raz... Wyłączyli, ja sobie wyobrażam takich wiesz, bogowie sobie siedzą tam na górze, jak na Olimpie i tak mają taki włącznik, taki deszcz. No ja ci mówię, że to tak jest, na 100%. To tak wygląda. A jak ty tutaj... Uuu, rzeczywiście. Posłuchaj, ale to musi być szafa, to musi być lustro. Wszystko się zmieści, zaraz ci pokażę. Zobacz, tu zrobimy tak. Tu jest wejście i tutaj. Ej, ale rzeczywiście może to będzie wyglądać. Ale posłuchaj, jeszcze musimy zrobić takie światełka. Takie muszą być koniecznie. O, i zobacz. I tak, i to by było tylko nasze piętro. No dobra. Ale i tak... I tu by się postawiło, poczekaj, o tu byłby taki, tu byłaby taka ściana, i tu byłaby ściana, i to byłoby nasze piętro, a w przyszłości jakby trzeba było rozbudować domek, to można po prostu sobie dobudować tutaj kolejne... A skąd ty tak nagle stwierdziłeś, że trzeba by było rozbudować domek, przecież miałeś tutaj mieszkać sam do starości. No tak. No coś ale się jakby tak na przykład. Ale jak na przykład jakbym potrzebował, nie wiem, studio do nagrywania większe, to co wtedy? Trzeba mieć jak nagrywać. Dokładnie, studio do nagrywania, dokładnie. No tak, no a co ci, co ty, o czym ty jeszcze myślisz, co? Oczywiście, że o garderobie. No właśnie. No to ja nie wiem w ogóle, w czym problem. Problem no w czymś właśnie. Jest? Chyba nie. No ja w ogóle nie mam problemu. No, dokładnie. To co? Tutaj dwa okna, po drugiej stronie też dwa okna. Aha, ale jak mogę... Okej, dobra. O, jest spoko. Poczekaj, czy te okna tu pasują? Ale za dużo to chyba tych okien, nie? Czy nie? Nie, po dwóch stronach tylko, o w ten sposób. Dobra. Tutaj jedno, tutaj o, hop. Ciach. Jaki parkour. No widzisz, ja to jestem profesjonalnym parkurowcem. O nie! Jak odleciałem! Poczekaj, to nie ja można mam... tak. Hop, hop. 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 Dobra, zobacz na to. No super. Bardzo mi się podoba. Tylko teraz, w sumie tu robię o jedną warstwę za dużo. Zróbmy po prostu teraz zwykły sufit biały. Okej. Na samym szczycie. Daj mi klocek. To jest klocek. Daj mi. To jest klocek, a ja go sobie biorę jeszcze raz. Ciach. Dobre. I tutaj trzeba zrobić sufit.
Pyk, ja robię sufit. Pyk. Ej, ale za wysoko. Pyk. O, ojoj. To czekaj, muszę rozwalić cały sufit. I tutaj coś jakoś tak, co tu się tutaj porobiło? O. O, tutaj? O. Pak, i jest pak, super. Pak. Słuchajcie, jest bardzo pracowity odcinek, taki pracowity, że my prawie nawet na rozmowy nie mamy. No, no dokładnie, my tutaj teraz tak ciężko pracujemy, że nawet nie ma co się odezwać. Dokładnie, ja nie mam, nawet nie mam jak ten, podcast show. I ja tutaj też robię sufit. Idealny, pyk. Tutaj? I wiesz co? Mi się wydaje, że ten domek już jest gotowy. Dach będzie płaski, ale dach zrobię już po odcinku, tak żebyście w kolejnym odcinku mieli niespodziankę, jak on wygląda. I jeszcze po odcinku musisz zrobić basen i ogród. Ale to nie, no słuchaj, basen i ogród to jest już, to jak będziemy mieli pieniądze, jak będziemy bogaci, to sobie zrobimy takie coś. No dobra. Ej, ten domek nie wygląda tak źle. No jak to wygląda? Że on nie miał wyglądać źle, on miał być najlepszy. No ale muszę ci powiedzieć, że w ogóle całkiem spoko, jak się powstawia... Wątpiłeś w niego? Jak się zrobi ten taki ładny dach, jak się te szyby tutaj powstawia w tych miejscach, gdzie powinny być. Na przykład tu. Chodź na sekundę. Tutaj troszeczkę, tutaj do mnie chodź na sekundę. Już idę. Chodź tutaj troszeczkę, odrobinkę, chodź. Gdzie, co? No chodź na sekundę, odrobinkę, tutaj do mnie, chodź. O, tu? Tak? Tak, chodź. Popatrzcie na ten domek, czy on ci czegoś nie przypomina? Zobacz, bo tu są oczy i tu jest buzie. Tu oko? Poczekaj, ja ci zaraz... Poczekaj. Czy to nie wygląda jak buzia? No nie, no wiesz co... To jest zwykły ten, a ty mi tutaj jakieś buzie wymyślasz. No bo on ma okulary, czoklet! Nasz dom, musimy go jakoś nazwać w takim razie. O nie, ej, tu jeszcze jest coś, poczekaj, jakoś tak tu dziwnie jest zrobione. Czy to nie powinno wyglądać inaczej? Tu powinien być sufit. Ja tu zrobię jeszcze sufit taki wysoki, żeby to tak ładnie wyglądało. O. Ciach. W ten sposób. Mhm. I w ten sposób. Tą ścianę trzeba tu zburzyć. Mhm. I tu po prostu będzie taki ładny widoczek. No, dokładnie. Słuchaj, dokładnie. I jest teraz jest spoko. Tylko trzeba sufit. O nie, dziura. O. I to mi się podoba. Proszę bardzo. O. No i dobra. Moi drodzy, w takim razie, skoro wszystko mamy, skoro cały domek jest gotowy, myślę, że możemy... No nie, ja już... Chwila. Co ty robisz? Zrobiłam mu czapkę. Myślałem, że chcesz robić czapkę Mikołaja, ale to jest taka czapka Mikołaja myszki Miki chyba. Żeby uszy je zakrywało. Teczki ładny! No dobra, w takim razie, moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę pod tym filmem. Możecie też napisać w komentarzu jakąś taką znaną i dobrą pieść na deszcz, bo ja nie wiem, ta moja niby działa, ale jakoś tak dziwnie brzmi, więc jak macie jakąś swoją, to możecie napisać. Żeby się nie kompromitował znowu. Dokładnie. No i co? Oczywiście łapka w górę pod tym filmem, mile widziana, subskrypcja tym bardziej i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!